Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Pośle Mularczyk, Polska nie składa się tylko i wyłącznie z posłów. Na naszej propozycji obniżenia podatku dla średnio zamożnych skorzysta około 300 tysięcy osób, a najbogatsi mogą płacić 40% albo mogą swoje pieniądze zainwestować w budownictwo mieszkaniowe pod wynajem. W marcu tego roku Najwyższa Izba Kontroli poinformowała premiera, że rząd nie realizuje żadnej strategii mieszkaniowej. Brakuje 2,5 miliona mieszkań. Jak uwolnić środki? No w taki sposób. Niech budują te mieszkania pod wynajem ci, którzy mają pieniądze, a nie zostawiają na lokatach. Dzisiaj 200 miliardów jest na lokatach i te środki są nieuwolnione. I dlatego z jednej strony wprowadzamy 40-procentowy próg podatkowy, gdzie wczoraj minister finansów powiedział, że może być z tego dochód wyższy o jakieś 3 miliardy złotych, a z drugiej strony proponujemy ulgę i boom inwestycyjny, bo doskonale wiemy, że w branży budowlanej są naczynia połączone i może to być pewien napęd w koniunkturze budowlanej. Jeśli pan ma propozycje inne, jesteśmy gotowi rozmawiać. Ale dzisiaj SLD rozpoczyna dyskusję nad wprowadzeniem trzeciego progu podatkowego. Jeszcze jedno. We Francji 75%. To jest propozycja francuska. W Belgii 50% dla najbogatszych. Dlaczego w Polsce najbogatsi mają płacić tylko 32-procentowy podatek? Stąd też wychodzimy z taką propozycją i cieszę się, że prawa strona z sali zmienia zdanie i jest gotowa rozmawiać. Natomiast nie mogę zrozumieć między innymi pani poseł Skowrońskiej, która wczoraj w wystąpieniu klubowym powiedziała, że nie do końca jest to dobry projekt. To jaki państwo macie projekt? Jaki macie? Tylko chcecie podwyższać VAT, który obciąża najuboższych, obciąża tych, którzy nie mają tych środków. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył dwa projekty. Jeden trzeciej skali podatkowej i drugi dotyczący wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Jeden i drugi państwo chcecie odrzucić w pierwszym czytaniu. A więc jak mówimy o nałożeniu pewnych podatków dla najbogatszych, państwo mówicie nie. A jak dla najbiedniejszych, to uzasadniacie, że brakuje dochodów w budżecie. I to jest ta różnica. Dziękuję.